Witam Was, umiłowani moi, na kolejnym vlogu. Na dzisiejszym vlogu tak nieprzypadkowo jesteśmy w domu, a dokładnie w jednym z pokoi, które moja siostra udostępniła gościom. No w tym momencie gości nie ma, także dzięki temu mogłem się odizolować, ponieważ zapałem koronkę i siedzę odizolowany tydzień ze względu na tą chorobę. Tydzień mnie już to męczy, także w chwili obecnej siedzę sam. Żona mi tam od czasu do czasu coś tam przyniesie do popusiania, a ja tutaj sobie siedzę i dochodzę do siebie po tej chorobie lub dochodzę do siebie w trakcie tej choroby mimo dzisiaj tygodniowego siedzenia. Moja żona wyszła dokładnie po tygodniu, jej się poprawiło. Ja natomiast, zobaczcie, dzisiaj jeszcze mam tu kreseczkę. Także jeszcze coś we mnie tam siedzi. Boję się wyjść, aby nie zarazić swoich bliskich. Tym bardziej, że w domu mam chorą teściową na astmę. Są osoby, które u nas w obiegu mojego gospodarstwa nie są w ogóle zaszczepione. Także nie chciałbym narazić ich na to, co mnie po prostu teraz przez ten tydzień wyszarpało. A wyszarpało mnie prawie wszystko. Dzięki Bogu, że minęły mnie tylko te przypadłości płucno-sercowe na chwilę obecną. No mam podwyższone ciśnienie, bo się cały czas monitoruję, ale generalnie wydaje mi się, że jest dobrze. Ciężko mi się oddycha, może dlatego, że wymiotowałem. Także wymiotowanie mnie bardzo wymęczyło, bo również i to przeszedłem. I to 2 dni temu sponiewierało mnie strasznie. Także umiłowani moi, na razie vlogów kręcić nie będę. Nie wiem, czy w następnym tygodniu się pojawi jakiś vlog. Mam nadzieję, że dojdę do siebie i będę mógł wyjechać motocyklem, bo pogoda się poprawiła i wiem i zazdroszczę wszystkim kolegom, którzy gdzieś już tam wyjechali i coś robią z motocyklami. No ja niestety w chwili obecnej siedzę i zgodnie z zaleceniami lekarza pilnuję się na kwarantannie. Także życzę wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnych vlogach. Mam nadzieję już w takich motovlogach. Pa!